Myślę, że na dzień dzisiejszy można śmiało powiedzieć, że modele elektryczne są przyszłością transportu. Coraz więcej na ulicach pojawia się właśnie skuterów elektrycznych, rowerów elektrycznych, hulajnóg elektrycznych, zarówno takich, które dowożą jedzenie, ale i takich, które kupuje każdy z nas indywidualnie. Pojazdy lekkie znajdują się w o tyle ciekawym obszarze, że wielkość baterii, które w nich się znajdują, powoduje, że te baterie mogą być wymienione. Jest to dla nas normalne, że gdzie nie pojedziemy, nie powinniśmy mieć problemu z zatankowaniem pojazdu. Pamiętam jeszcze w latach 80. z racji małej liczby stacji benzynowych albo paliwa na tych stacjach jeździło się z kanistrem. Dzisiaj trochę elektromobilność tych lekkich pojazdów jest właśnie w takim miejscu. W garażu mamy problem z dostępem do prądu bardzo często. Coraz częściej też występują w sytuacje, w których czy to w biurach, czy to w mieszkaniach zakazuje się ładowania na przykład hulajnóg. Wynika to po prostu z kwestii bezpieczeństwa. W takiej baterii znajduje się bardzo dużo energii. Jeżeli nie jest odpowiednio zarządzana, no może doprowadzić do przynajmniej zapłonu. Bateriomat jest urządzeniem, które pozwala na wymianę baterii na mieście. Nie musimy czekać na naładowanie baterii. Bierzemy po prostu, wymieniamy jedną baterię na drugą, która jest już naładowana. Robimy takie ekspresowe dostawy. W tej chwili korzystamy ze skuterów elektrycznych. Potrzeba, aby tą baterię dwa razy dziennie wymienić. Lokale, z którymi współpracujemy, w których mamy takie ładowarki i baterie, zamykają się o godzinie 16 czy 18, przez co nasze skutery mogą stać się bezużyteczne. Taki bateriomat jest świetnym rozwiązaniem ze względu na to, że jest bezobsługowy. Możemy korzystać i wymieniać baterie o każdej porze dnia i nocy. Korzystamy z funduszy europejskich i one są istotne tak naprawdę z bardzo wielu powodów. To jest też coś, co nas uwiarygadnia na rynku i nie tylko na rynku polskim, ale też na rynku europejskim czy na rynku pozaeuropejskim. Dzięki funduszom europejskim przede wszystkim byliśmy w stanie skompletować odpowiednią kadrę do realizacji tego projektu, wypracować kompletne rozwiązanie, czyli ten proces badań i rozwoju, poczynić od zera, czyli w przypadku bateriomatów niemalże od chemicznych źródeł energii. Cały system pamięta historię ładowania każdej baterii, może każdą baterię traktować indywidualnie, zwiększa to więc też ich żywotność. Kupujemy energię z zielonym certyfikatem. I to jest bardzo istotne, że ta energia może pochodzić ze źródeł odnawialnych. A energia pozyskana nawet z elektrowni węglowej, która ma zainstalowane odpowiednie filtry, produkuje energię kilkudziesięciokrotnie bardziej czysto niż przeciętny samochód poruszający się na ulicy. Coraz większe będą grupy osób starszych i coraz bardziej musimy myśleć o tym, co będzie się z nami działo za 5, 10, 15 czy 20 lat. Im dłużej będziemy sprawni fizycznie i psychicznie, tym dłużej będziemy niezależni. Czasami jest tak, że inżynier, wynalazca ma jakiś pomysł bliżej nieokreślony, ale podejmuje się wyzwania i pracuje nad nim. Można było pomyśleć o stworzeniu czegoś całkowicie innego, czegoś nowego, czego na rynku nie było. Nasz produkt skierowany jest do osób, które myślą o aktywności fizycznej, może nie do końca są zdecydowane, co chciałyby robić. Wiedzą, że może nie rower ze względu na kolana, na kręgosłup, niekoniecznie hulajnoga, która jest wymagająca. Torqway, w przeciwieństwie do roweru, na którym jakby pracują nogi, ręce odpoczywają, jest jego przeciwwagą, przeciwieństwem. Tutaj gro siły jest w rękach, w ramionach, w piersiach. To taki Nordic Walking, tylko trochę w innym wydaniu. Dodatkowo napęd Torqwaya wspomagany jest elektrycznie, dzięki temu przy większych wzniesieniach ułatwia podjechanie czy pokonanie danej przeszkody. W nim musimy włożyć jakąś energię, coś czerpiemy z tego, jakąś frajdę. Pozostałe pojazdy elektryczne jakby są takimi tylko naszymi personalnymi środkami transportu. Torqway tak naprawdę może być wykorzystywany bardzo fajnie w celach rehabilitacyjnych czy w celu poprawienia aktywności fizycznej, dzięki temu, że wprowadzamy właśnie ruch ramion do pracy. Pierwsze etapy powstawania produktu to oczywiście od idei rysunki. Dziesiątki, setki rysunków. Skorzystaliśmy z programu Horyzont 2020 i oczywiście te fundusze pozwoliły nam na to, żeby zacząć pracę nad wspomaganiem elektrycznym. Niezwykle skomplikowany element. Oprócz wsparcia bezpośrednio z Komisji Europejskiej, współpracujemy z naszymi organizacjami w kraju. Teraz wszelkie poprawki, ulepszenia związane są z moimi odczuciami, ale również osób, które zapraszamy do testowania. Na tej podstawie staramy się zrobić produkt naprawdę przygotowany do wprowadzenia na rynek, a przede wszystkim bezpieczny i przyjazny dla użytkownika.